Cześć, witajcie moi drodzy. Z tej strony Damian, a dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie. Pytanie zadał Józef z Księżyca. Z perspektywy czasu, jak oceniasz swoje wcześniejsze doświadczenia duchowe? Jak mają się one do doświadczeń choćby już jego? A może dałeś sobie spokój z tą całą duchowością i po prostu żyjesz nie pragnąc już niczego, na nic nie czekając? Tak, zwyczajnie tu i teraz. Bez celu i bez eksponowania tu i teraz. Pozdrawiam i udanych treningów. Fajnie do nich podchodzisz. Józef z Księżyca 3166. To, się zastanawiam, co kryje się pod tymi nikami, nie? Wiecie, każdy kiedyś ustawia sobie jakiś nick. Zazwyczaj gdzieś tam dawno temu i zapomina o tym, a potem pisze komentarze, nie? Ludzie patrzą, oceniają. Tak się zastanawiają, kto tam jest po drugiej stronie. E, tak, taka moja rozkmina. Wy mnie znacie trochę, a ja was nie, więc wiecie, no, jest to dla mnie ciekawe. E, tak, pozwólcie sobie, że będę zerkał na to pytanie bo jest dość długie. E, zacznę od tego, że z perspektywy czasu, jak oceniasz swoje wcześniejsze doświadczenia duchowe, jak ja je oceniam? No po prostu doświadczenia duchowe. W sensie żyjesz sobie. Funkcjonujesz na co dzień, masz doświadczenie jakieś, jakiekolwiek. To nie musi być doświadczenie duchowe, to może być zwykłe doświadczenie. No i jakie ocenisz, nie? Jakby no, doświadczenie, idziesz dalej, nie. Więc generalnie no, moje doświadczenia duchowe z perspektywy czasu no, są po prostu doświadczeniami. To, co jest ważniejsze i myślę dla was ciekawsze, to jest to, co ja myślę o doświadczeniach duchowych. Jakie oceniam w sensie, jakie wnioski z nich wyciągam, nie? A najlepiej by było, jakbym się odniósł do jakichś nowych doświadczeń duchowych, a nie do starych, bo wiadomo. Wiecie, to jest też tak, że masz jakieś doświadczenie duchowe i ono wpływa na ciebie, na twój światopogląd, na twoją percepcję. Zazwyczaj jest tak, że ludzie mają jakieś doświadczenia duchowe i opisują je przez pryzmat wiedzy, którą już posiadają. Czyli na przykład ktoś, nie wiem, jest zafascynowany religią chrześcijańską i powiedzmy, jest w kościele na mszy. Strzelam, to jest wymyślone. I nagle czuje totalną błogość, miłość, jedność, która go oblewa i totalnie odpływa, nie? No i taka osoba może stwierdzić, że Duch Święty na nią wstąpił albo ma połączenie z Chrystusem, albo dostała błogosławieństwa Bożego, nie? Ktoś inny pójdzie na spacer, sieknie go, nie? Rozpłynie się totalnie. Powiedzmy, oświeci go, ale ta osoba jest ateistą. No i uzna, że to może być jakiś tymczasowy stan dysocjacji, albo jakaś halucynacja, albo cokolwiek innego, nie? Albo jakaś psychoza, bo często te doświadczenia przychodzą, potem odchodzą i człowiek e, czuje się pomieszany, nie? Pojawia się lęk, niepewność. Nie wiadomo, jak interpretować takie doświadczenie. Także, no, wiecie, każdy człowiek interpretuje je inaczej. Ja z perspektywy czasu uważam, że. Przede wszystkim dojrzałem emocjonalnie, jeżeli chodzi o doświadczenia duchowe, ale też życiowo. Bierzcie pod uwagę, że swoje pierwsze doświadczenia duchowe ja miałem w wieku 20 lat 21 lat nawet miałem doświadczenia duchowe w wieku 18 lat i one mocno wpłynęły na mój światopogląd. Przede wszystkim. Otworzyły mi myślenie, otworzyły mój umysł, ale też trochę wzmocniły mój idealistyczny światopogląd. To znaczy, ja, ja, ja mam naturalnie taką osobowość y, idealisty, nie? Generalnie staram się też jakby pracować nad tą y, częścią mnie, bo bycie idealistą ma swoje plusy i minusy, nie? Y, plusy są takie, że. Mam naprawdę mega wyobraźnię. Nie? Mam mega wyobraźnię. Um, łatwo rozumiem rzeczy. Bardzo łatwo. Ja się bardzo szybko uczę. To jest astronomicznie szybka zdolność do nauki. To nie znaczy, że wszystko dobrze zapamiętuję, i to nie znaczy, że jestem najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Bo też robię jakieś głupoty, ale po prostu szybko się uczę. Um, no i też. Mam sobie taką tendencję do idealizowania rzeczywistości, do widzenia tylko dobre, do, dobrych rzeczy, albo do takiej ogromnej chęci wpływania na ludzi, żeby widzieli dobro, albo taką ogromną chęć zjednywania sobie ludzi. I to jest coś naturalnie we mnie, i to ma swoje plusy, i to ma swoje minusy. I duchowość, i moje doświadczenia duchowe to wzmocniły bardzo mocno, do takiego poziomu, że ja mogę powiedzieć, że kiedyś wręcz byłem tym, Opętany. Yy, bardzo mocno opętany. Kreatywnością, chęcią działania, chęcią zmiany, chęcią pokazania się od najlepszej strony, chęcią zaimponowania ludziom, nie? I te wszystkie doświadczenia duchowe to napędzały, no bo potwierdzały mi yy, to, co widzę, nie? To, 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 czego doświadczam. Z perspektywy czasu. Mam bardziej zrównoważony pogląd, mam bardziej zrównoważone myślenie, mam bardziej zrównoważone emocje. Nadal jestem idealistą, ale wygląda to całkowicie trochę inaczej. Ale może wrócę do tego za chwilę, bo z, y, pójdę trochę dalej i do, do, do kolejnej części wypowiedzi. Z perspektywy czasu, jak oceniasz swoje wcześniejsze doświadczenia duchowe, jak mają się one do doświadczeń choćby. Josiego. Joshi miał też swoje doświadczenia, miał ich całkiem sporo. Jego ścieżka była trochę inna, bo on miał problemy z alkoholizmem, on też studiował zen, no, był bardzo mocno na tym skupionym. Ja też tak nie pamiętam wszystkiego, co Joshi mówił, i też nie chcę tak porównywać, ale nie wiem, czy bym to tak porównywał w 100%, bo na pewno miałem moment załamania i rozczarowania duchowością, nie? Ale wydaje mi się, że to jest konieczne i każdy musi to przejść. To jest trochę taki moment. Wiecie, trochę jak dorastasz, nie? Jesteś sobie w bańce y, szkoły, rodziców, y, wszyscy się o ciebie troszczą. Y, masz wszystko czego potrzebujesz i dorastać i nagle zaczynasz żyć na swoje, nie? Wyprowadzasz się i zaczynasz pracę i, i wiadomo no i dochodzi do takiego zdarzenia z rzeczywistością, no i część twoich idealistycznych wizji, percepcji, projekcji, taka naiwność, nie? jakby zdarza się z tą rzeczywistością, no jest taki kryzys, no i trzeba to przetrawić i, i, i po prostu przeżyć. I z duchowością wydaje mi się, że jest tak samo. Z duchowością jest też te, tak, że um, duchowe doświadczenia potrafią uzależnić... Um, Duchowe doświadczenia potrafią odkleić od rzeczywistości. Szczególnie jeżeli nie pracuje się nad tą kwestią światopoglądu. No i jeżeli masz jakieś zaburzenia psychiczne, nie? no bo można też swoje zaburzenia psychiczne racjonalizować duchowością. Albo można utwierdzić się w przekonaniu, że wszystko jest doskonałe i przestać pracować nad sobą. Jest bardzo dużo takich pułapek, nie, i takich różnych niuansów, które się z tym wiążą. A może dałeś sobie spokój z tą całą duchowością i po prostu żyjesz, nie pragnąc już niczego? Tak, dałem sobie spokój z duchowością, ale to się odbiło na mnie tak, że ja nie mogę się, jakby, wyzbyć tej duchowości. Ja nawet żyjąc codziennie jak normalny człowiek, ja i tak czuję się jak duchowy człowiek, jak istota duchowa. Jakby. Nawet jak przestałem medytować, to ja nadal utrzymuję bardzo wysoki poziom świadomości, nadal mam taką większoną wrażliwość estetyczną, poszerzone poczucie percepcji, tendencję do gubienia osobowości, do gubienia ego. W sensie mam silną tendencję do zatracania się w tym, co robię, i po prostu trochę tak, jakbym nie miał osobowości, nie? trochę się tak czuję, jakbym nie miał ściśle ściśle takiego stałego utwierdzonego w centrum ego. Jest oczywiście umysł, gra koncepcji, wizji, fantazji, marzeń. To jest wszystko mechanizm radzenia sobie z rzeczywistością, to jest wszystko przetrwanie, nie? Jakby ciało funkcjonuje normalnie, umysł funkcjonuje normalnie i jakby nie da się uciec od tego, że życie to jest przetrwanie, nie? Jakby uciekamy od bólu i dążymy do przyjemności. Wszystko wokół Ciebie, wszystko co robisz na co dzień, co myślisz, kim jesteś, to jest uciekanie od bólu i dążenie do przyjemności. Tyle, nie? Jakby jesteśmy prostymi biocyborgami i zresztą ja za niedługo... Yy, za niedługo będę wracał do serii o mechanizmach obronnych, ponieważ pracuję już nad takim no, wydaniem książki, ale już tak na serio, nie, jakby rozmawiam z wydawnictwem, tam negocjujemy i gdy będę już przy procesie jakby opracowywania już tego planu na, na, na wydanie i będę robił już taką korektę, to w międzyczasie będę nagrywał materiały w, na bazie mojej książki, nie? to też da strukturę, stabilność, inspirację do tego, żeby robić wykłady, no i przy okazji pomoże mi trochę sprzedać tą książkę, i zainspirować siebie, ludzi i w ogóle. I tam bardzo dużo poruszam o mechanizmach obronnych. Bardzo dużo, ponieważ moim zdaniem duchowość powinno się zacząć. ścieżkę duchową powinno się zacząć od zrozumienia mechanizmów obronnych. Jest tak, jak książka Mateusz Grzesiak ją napisał Ego którą bardzo polecam. I on tam świetnie opisał mechanizmy obronnego i fajnie. Moim zdaniem to jest taki wstęp do duchowości, taki fajny background. Jak ktoś chce zacząć rozwijać się duchowo od tej fajnej, dobrej strony właściwej, to myślę, że to jest dobra książka na początek. No i wiecie, no te mechanizmy obronne trzeba rozbrajać, trzeba je rozumieć, trzeba nad nimi pracować, i jak się nad nimi pracuje, to ta świadomość się poszerza, powiększa, ma się częstsze stany flow. Taki, no po prostu te fajne takie stany duchowe, nie? Taki luz w gaciach, spokój ducha, e, brak neurotyczności i, i jest po prostu fajnie, nie? Tylko znowu, no ja to tak opisuję, nie? Ale to ta duchowość zamienia się po prostu w gonienie za przyjemnymi stanami emocjonalnymi, co jest pułapką. E, ale tak jest. No i jak się pracuje na co, um jest coraz przyjemniej coraz fajniej, no to po prostu no to już się zamienia w taki lifestyle. A dokładając do tak na przykład medytację, uważność, praktykę jogi. Jakby naprawdę można zbudować sobie fajne życie i to się wszystko fajnie wspiera jedno z drugim. To po prostu nawet porzucając duchowość, no i tak, jakby nie uciekasz od niej, nie? Ja już wprowadziłem tyle zmian w moim życiu, że ja nie mogę od tego uciec. Co z tego, że na przykład zrezygnowałem z medytacji, jak i tak na co dzień spędzam bardzo dużo czasu w samotności, siedząc, albo zawieszając się w pustce, albo chodzę na spacery, albo wiecie, nawet te treningi, które nagrywam, nawet te wypowiedzi, które ja nagrywam na YouTubie. Ja normalnie czuję, jak moje ciało często wibruje, jak ja nagrywam te filmy, nie? Aż głupio o tym mówić, bo już sam czuję się trochę, jakbym był, wiecie, taki odleciany wariat, y no ale tyle tak jest, nie? Generalnie zrobiłem sobie przerwę od YouTube'a i od wielu rzeczy, bo musiałem poukładać swoje życie. Tak jak wspomniałem wam wcześniej, ja byłem młody, jak zaczynałem YouTube'a. Ja miałem 20 lat, 20 parę lat, 21 lat miałem. No to wiecie, no to ja studiowałem, miałem kupę czasu, przeczytałem w trakcie studiów około 200 książek w tematyce duchowości, rozwoju osobistego, psychologii. Coachingu, filozofii, tego było bardzo dużo. Jakbym to wszystko skondensował, no, co zresztą zrobiłem, dlatego napisałem książkę, e, no to wiedzy, masa, nie? nie wszystko pamiętam, no bo wiadomo, książki się czyta, książki się filtruje, treść się zapomina, ale ta treść, która ci zostaje, po prostu zmienia twoje myślenie i zaczynasz. Traktować ją jak część siebie, nie? Bierzesz sobie jakieś koncepcje z książek, pojedyncze zdania, słowa i zmieniasz swoje myślenie. Po prostu traktujesz to już jako swoje, nie? Więc nawet jak to potem porzucisz, to i tak to z tobą zostaje. Tak, musiałem pokładać swoje życie, bo za dużo rzeczy wziąłem na siebie, za dużo rzeczy wziąłem na klatę. Robiąc YouTube'a, skończyłem studia. Przez YouTube'a poznałem Asię. Chcieliśmy zamieszkać razem, wyprowadziłem się tutaj do Krakowa, zacząłem rozwijać biznes, który nie wypalił przez pandemię, bo niestety, jakby nie zdążyłem, nie? Zacząłem robić kursy, zacząłem robić szkolenia, zacząłem robić warsztaty, konsultacje, zacząłem robić freelance, ale niestety przyszła pandemia, zwinęła wszystkich moich klientów. Jakby strasznie ciężko było w ogóle utrzymać się na powierzchni, żeby funkcjonować. Ja oczywiście, jakby, no, z YouTube'a zarabiam jakieś tam pieniądze. Mówię jakieś tam, bo są to naprawdę niewielkie. Z samego YouTube'a, z Patronite'a, dzięki waszemu wsparciu zarabiałem e, pieniądze. Kiedyś większe, naprawdę bardzo dużo osób mnie wspierało, za co jestem ogromnie wdzięczny. Były takie momenty, kiedy e, zarabiałem z Patronite'a chyba około 500-600 zł. Plus sprzedaż kursów, plus konsultacje, no to byłem w stanie, powiedzmy, się utrzymać na powierzchni. Jeszcze jak mieszkałem z rodzicami, to, to wiadomo, nie musiałem płacić za mieszkanie, tylko dorzucałem się moim rodzicom, plus do, do mieszkania i do zakupów, plus na jakieś moje potrzeby. Plus ja jeszcze, no mówię, zajmowałem się trochę filmowaniem i miałem stypendium, więc sam sobie radziłem finansowo, nikt mnie nie wspierał. No, Poza wiadomo, wami, patronitem i tak dalej. No ale jak przyjechałem do Krakowa, to po prostu zacząłem potrzebować zarabiać więcej pieniędzy, no bo wynajmuję mieszkanie, płacę za wszystko, wiadomo, i zacząłem czuć trochę presję i stres. A ja strasznie nie lubię, jak czuję presję i stres, i wtedy muszę być kreatywny. To nie działa. Osoby, które są kreatywne, wiedzą, że jak jest presja i stres, to ciężko się tworzy, i wtedy człowiek czuje, że się zmusza do tego, żeby tworzyć musi zarobić. I to wtedy wychodzi trochę tak sztucznie, tak nieautentycznie, nie? No i już w momencie, jak wybuchła pandemia, to zacząłem czuć ogromną presję i ogromny stres i wtedy sobie zro... wtedy głównie zrozumiałem, że nie jestem w stanie duchowością, samą duchowością zarobić na swoje utrzymanie i przede wszystkim wtedy też dużo pracowałem ze swoim cieniem i właśnie z tym idealizmem. Wtedy sobie uświadomiłem, że że Działam właśnie pod wpływem tych pozytywnych emocji i nie dostrzegam e, jakichś, powiedzmy, zagrożeń, nie? Zagrożeń w życiu, że coś może nie wyjść, nie, nie udać się. Albo nie dostrzegam jakichś tam cieni. Tu jest dużo do gadania, naprawdę. Może kiedyś jeszcze przegadamy ten, ten temat. Zresztą jak wrócicie do moich starszych materiałów, ja dużo, dużą ilością rzeczy się dzieliłem. E, no ale stwierdziłem w pewnym momencie, dobra, stop. Tak nie mogę funkcjonować. Um, podjąłem taką decyzję, że chcę wrócić, znaczy chcę wrócić, że chcę pójść do pracy. Tylko ja miałem jedno ważne kryterium. Ja chciałem pójść do pracy, w której ja będę robił to, co kocham i będę pracował zdalnie, bo ja sobie nie wyobrażałem pójść do pracy, w której ja będę robił coś, czego nie lubię. I naprawdę włożyłem w to masę pracy, masę wysiłku. Mam pracę, którą kocham. Naprawdę nie mam na co narzekać. Znaczy, mam na, na co narzekać, ale chcę, żebyście wiedzieli, że naprawdę mam fajną pracę i dzięki temu jestem niezależny finansowo i nie muszę tworzyć filmów dla kasy. Ja mogę teraz mówić, co mi się podoba. Ja nie mam stresu, że to się nie sprzeda. Mam to w dupie i to jest taka ulga, że sobie nie zdajecie z tego sprawy. No nie zdajecie, nie? Ale no ja czułem dużą presję i mało tego. Miałem takie wrażenie, że przez tą presję. I nie do końca jestem 100% autentyczny przed wami, bo się po prostu bałem otworzyć w 100%. To jest w ogóle ciekawe, bo znam wiele osób, które zajmują się duchowością i zarabiają z duchowości. I to jest, wiecie, każdy robi jakąś tam rzecz, żeby dać wartość ludziom, i się prezentuje w jakiś sposób. Ale poza tą prezentacją siebie i dawaniem ludziom wartości, treści intelektualnej, wiedzy. Tam nadal są ludzie, którzy mają swoje neurozy, problemy i wiecie, i różne dramaty, o których nie opowiadają, nie? I to jest okej, okay. jakby wydaje mi się, że żyjemy trochę w czasach, w którym perfekcjonizm wyprał nam mózg, nie? Mamy wyprane mózgi perfekcjonizmem. Ja... Bardzo dużo też pracy włożyłem w to, żeby swój perfekcjonizm wykasować i, i pracuję nad tym dalej. Oczywiście to jest też problem, że profesjonalizm pracy, tak, czy chęć zarabiania kasy wymaga od Ciebie jakiegoś wysiłku, żebyś to co robisz, żeby było zajebiste. Ale w pewnym momencie po prostu nie da się siebie przeskoczyć, nie możesz cały czas wszystkiego robić na maksa, bo się wypalisz. To jest po prostu nie do zrobienia. Nie? Ehm. I to strasznie można się wypaść, można wpaść w depresję, i ta depresja może cię naprawdę zgnieść, nie? Józef z Księżyca jeszcze mówi tutaj: A może dałeś sobie spokój z tą całą duchowością i po prostu żyjesz, nie pragnąc już niczego, na nic nie czekając, tak zwyczajnie tu i teraz, bez celu i bez eksponowania tu i teraz. Pozdrawiam i udanych treningów. Um, tak, żyję sobie tu i teraz bez yy, zwracania na to uwagi. Ale ja mam cele, i mam marzenia, i mam plany dość ambitne w swoim życiu, i nie chcę się ich wyzbywać. Znaczy, część celów, planów i ambicji się wyzbyłem, ponieważ były nierealistyczne albo nie były mi do końca potrzebne, bo sobie uświadomiłem, że wcale nie potrzebuję danych rzeczy, tylko pragnę uczucia związanego z daną rzeczą. Nie? Dam wam taki przykład. Pragnę jakiś samochód na wypasie, nie? niech kosztuje 100 tysięcy złotych. No i po co mi ten samochód? Bo chcę sobie jechać na wycieczkę i coś chcę czuć frajdę z wycieczki, prawda? Ale taką samą frajdę będę czuł, jak kupię samochód, nie wiem, za 20 tysięcy. Rozumiecie, nie? Albo na przykład nagrywam film na YouTube i nie wiem, powiedzmy, że chcę, żeby ten film trafił do ludzi i chcę być tu szczery, autentyczny, kreatywny, wiadomo, nie? No i to nie ma znaczenia, czy to obejrzy milion ludzi czy 200 osób, nie? Jakby... Fryde daje ci samo nagrywanie i tyle. I... I to się liczy, nie? Generalnie. Liczą się te uczucia, tak? To jest nawet sprawa przyciągania, nie? Tak wyjęte, że. Nie zawsze chcemy danych rzeczy. Chcemy uczucia związanego z daną rzeczą. Chcemy czuć się fajnie. Ale dużo rzeczy może sprawić, że będziemy czuć się fajnie. Czasami nawet samo zaspokojenie potrzeb, żeby nie czuć braku, wystarczy, żeby czuć się fajnie. No ale wiecie, to jest osobiste. Każdy ma inne marzenia, cele, pragnienia. Każdy jakby pochodzi z innej rodziny, ma inne programy, inne preferencje, inną osobowość, wszystko inne, nie? Więc jakby każdy musi sobie tutaj sam ustalić. Tak, tak, tak mi się wydaje. Z ambicji, marzeń i celów na pewno chcę wydać książkę. Obiecałem to sobie. Tak samo jak obiecałem sobie, że usunę rozróżnik. nie? To jest też dla mnie ważna rzecz. Ja musiałem się trochę usunąć od YouTube'a, bo potrzebowałem takiej przestrzeni dla siebie, takiego totalnego poddania, żeby po prostu nic mi nie siedziało w bani, żebym ja wiedział, że podejmuję tą decyzję i, i lecę, nie? Jakby co się stanie, to się stanie. Będę żył, będę żył, umrę, umrę, łarewa, nie? teraz mówię to z taką lekkością, aczkolwiek no bardziej przejęta była moja mama niż ja no tak mogę wam powiedzieć, Asia była bardziej przejęta tą operacją niż ja moi znajomi się bardziej tym przejmowali niż ja no i też potrzebowałem na to przestrzeń także wiecie, no trochę mi się zniknęło na chwilę i w sumie to dobrze wiecie, to jest też tak, robię YouTube'a 8 lat nie? zawsze obserwowałem YouTubów, YouTube Jezus Maria, zawsze obserwowałem YouTuberów i to też jest takie, wiecie, że ludziom się wydaje, kiedyś może bardziej, teraz mniej, że YouTuber to jest ktoś, nie wiem, zajebisty, jakiś ważny, mega, nie? Że to jest człowiek, który, nie wiem, że to jest takie prestiżowe, nie? Być YouTuberem, ale to jest normalny człowiek, który trzyma sobie kamerę i mikrofon i gada do ciebie. To tak samo jakbyś ty nagrywał. A tak samo ma, wiesz, swój świat, swoje problemy i swoje rzeczy, które trzyma za uszami i nie chce się nimi. Dzielić, ponieważ. Bo się boi. Bo się boi odrzucenia, nie? Tak, chyba nie pominąłem już tutaj niczego. Nie, chyba niczego nie, nie pominąłem. Czasami mam takie wrażenie, że jak mówię wam o wszystkim, to to jest bardzo chaotyczne. Ale. Ale. Potem mam nowe rozkminy odnośnie do tego, o czym mówię, i mam nowy materiał, żeby później dogadać więcej do tego, co mówiłem wcześniej. A Wy macie inspirację do tego, żeby. Coś usłyszeć, coś pomyśleć, napisać komentarz, cokolwiek nie chodzi o interakcję z ludźmi. To pandemia. Nie wiem, jak u was, ale. Przez pandemię strasznie odciąłem się od ludzi. Dużo moich znajomych przestało się ze mną komunikować, odzywać. Potem się okazało, że popadali w depresję i po prostu uznali, że nie chcą się komunikować z kimkolwiek. Zmarło sporo moich bliskich, zmarła moja babcia, zmarł mój wujek, zmarł tato Asi. No, ma masakra, nie? To był taki marazm, taka jazda, że się w głowie nie mieści. Ja sobie na przykład nie wyobrażałem siedzieć, nie? I nagrywać, o życie jest piękne. Tu kurwa pandemia, nie? A zaraz wojna. Nie? Medytujmy wszyscy w, z, z miłością, nie? Tu się bombardują, mamy medytujmy, zamykajmy oczy i się nie interesujmy tym, co się dzieje na świecie. Albo medytujmy i nie interesujmy się polityką. Wiecie o co chodzi, nie? Jakby... Nie, nie, nie chciałem tutaj na tym kanale tworzyć tylko takiej duchowej bań, bańki. Tu i tak jest bańka, nie? Bańka, moja głowa to jest bańka, jakby jestem ograniczony się swoim światopoglądem i Dopóki sobie nie uświadomię tego, czego nie wiem, no to nigdy nie wiem, czego nie wiem i wy tak samo. <laughs> no, także nie ma co się oszukiwać, tak jest. Tak jest. Jeszcze raz zerknę na ten komentarz, czy czegoś nie pominąłem. Pominąłem. Po polsku, Damian Mów. Może tak, jak oceniam swoje doświadczenia duchowe? Uważam, że oświecenie istnieje, jest możliwe do osiągnięcia. Ale nie naprawia wszystkich problemów, jakie mamy w rzeczywistości materialnej, ponieważ rzeczywistość materialna jest związana z przetrwaniem i tego się nie da usunąć. Czyli możesz sobie być oświecony, ale nadal będziesz miał wszystkie mechanizmy wiążące cię z przetrwaniem. Jeżeli ktoś to zaakceptuje, taką wizję oświecenia i duchowości, to wydaje mi się, że będzie jedną z takich najbardziej zintegrowanych osób, jakie istnieją. Jeżeli ktoś będzie uciekał od rzeczywistości, od, od negatywności, od problemów, to będzie odklejony. Nie? Znaczy, każdy, myślę, że interesujący się duchowością trochę jest odklejony i w pewnym sensie odklejenie może ci pomóc, bo jak się nie przejmujesz niczym, to, to czasami jest fajnie i lekko i można odważniejsze decyzje podejmować i w ogóle, ale no, czasami warto jest mieć grunt pod nogami się czymś przejąć i zająć i zaopiekować i zrobić coś i, i tyle dzięki serdeczne za uwagę zostawcie komentarze zostawcie przemyślunki zostawcie łapki w górę mi to bardzo pomaga bo czuję się dowartościowany dzięki za wasze wsparcie we wszelakich sposobach i co no, widzimy się w kolejnym nagraniu miłego Alors, Bushka